Trudno jest zaszacować tak naprawdę, podać bardzo precyzyjną liczbę cudzoziemców przebywających aktualnie w Polsce, również na terenie naszego województwa. Aczkolwiek możemy się posiłkować danymi statystycznymi związanymi na przykład z składanymi wnioskami na zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia, z składanymi wnioskami o legalizację pobytu, o zezwolenia na pracę. I takowyż w bieżącym roku było ponad, albo jest ponad 160 do końca sierpnia. Złożono tyle wniosków na terenie naszego województwa. Nie trudno mi jest podać wiarygodne dane dotyczące naszego kraju. Liczymy na to, że tych cudzoziemców jednak w drugiej połowie jest lub będzie jeszcze zdecydowanie więcej. Musimy pamiętać również, że od czerwca ubiegłego roku mamy ruch bezwizowy z Ukrainą. W związku z tym wielu cudzoziemców przebywa na terenie naszego kraju w ruchu bezwizowym.